Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy genialne warunki i chciałem je wykorzystać dla eksperymentu. Mianowicie mam ze sobą dwa drony i dwie kamery, Hero 8 i 10. Wiadomo, że 8 jest już starszą kamerą, bardziej budżetową. I dzisiaj sprawdzimy, jak duże są różnice, jeżeli chodzi o ujęcia pomiędzy nimi. Postaram się polatać raz jednym, raz drugim dronem i tak zarejestrować te ujęcia, żebyśmy mieli bardzo zbliżone. Dzięki temu jesteśmy w stanie porównać. Oczywiście ten test nie będzie fair i nie ma co się czarować. Tutaj mamy filtr ND8, mamy też 4K w 4/3 w 50 klatkach. Tutaj mamy kamerę bez filtra i mamy 4K 4/3 w 25 klatkach, czyli połowę mniejszy klatkarz. Ale mimo wszystko zobaczymy, czy warto przepłacać, czy płacić więcej za kamerę, czy na przykład 8 używana już nam wystarczy. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten odcinek, myślę, że będzie fajny, jednocześnie też trochę polatamy. Let's go! Słuchajcie, patrząc na te ujęcia, można powiedzieć tak, jeżeli ktoś nie wchodzi głębiej w tematy filmowania, wystarczy mu 8. Tu widzimy też m.in. różnice w kolorach. Profil kolorystyczny, jaki ma 8, to jest albo flat, albo GoPro. Natomiast w 10 już mamy też ten profil naturalny, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest klatkarz. 25 versus 50 klatek na sekundę w 4K w 4/3. To jest spora różnica. 10 nam to już umożliwia, żeby w wyższym klatkarzu filmować. Ma też mocniejszy procesor, bo ma GP2, więc ta różnica jest i to dosyć mocno zauważalna. Teraz osoba, która jest niewprawiona w filmowaniu, nie zauważy tej różnicy. Gdzie ją widzimy? Przede wszystkim w rozmyciu, to jest jedna rzecz. I druga rzecz, w możliwości zwolnienia w postprodukcji ujęć. Jeżeli masz ujęcia w 50 klatkach, możesz spokojnie zwolnić o połowę. Dzięki temu masz takie poetyckie przejścia, możesz robić też speed ramp, czyli zwolnić na istotnym fragmencie, a następnie przyspieszyć. To jest do zrobienia i jest dużo większa elastyczność. Natomiast jeżeli latasz dla fanu, chcesz zarejestrować tylko swoje przygody, wystarczy spokojnie 8, nie ma sensu moim zdaniem przepłacać, bo to jest spora różnica i czasami nawet dla osób, które latają freestyle'owo, lepiej sobie kupić dwie kamery tańsze niż 10. 8 jest też lżejszą kamerą, ona dużo lepiej się sprawuje na takim kładzie jak 5-calowy, zdecydowanie jest lżejsza. Jeżeli chodzi o 10, ja zwykle kombinuję tak, żeby zasilać ją z USB-C, albo też rozbieram niektóre kamery, bo są po prostu ciężkie. Kolejna sprawa to jest osłona samego obiektywu. W 10 możemy wymieniać sobie, bo jest na twist, natomiast 8 jest jedyną kamerą z GoPro, która nie ma takiej możliwości spośród tego typu szeregu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. W 10 trzeba kupować zapasowe na Amazonie. Jest to do zrobienia, ale wymaga to już sporo pracy, bo trzeba wkleić zapasowe szkło ochronne, więc pod tym względem jest to trochę słabsze, szczególnie dla latania freestyle'owego.
Także podsumowując, ja mogę powiedzieć tak, jeżeli ktoś jest na budżecie, lepiej, żeby sobie kupił tańszą kamerę i do tego fajnego quada, fajnego koptera, żeby cieszyć się lataniem, nie ma sensu aż tak dużo inwestować. Jeżeli natomiast siedzisz w filmowaniu i czujesz tą różnicę, to faktycznie każdy model GoPro wyższy daje sporo i już nawet ta różnica, ja poczułem bardzo dużą różnicę, jak przesiadłem się z 9 na 10 i ten nowy procesor i w ogóle przetwarzanie kolorów obrazu jest dużo lepsze, jeżeli ci zależy na najwyższej jakości. Ja uważam, że ten tak zwany sweet spot, czyli ten kompromis pomiędzy ceną a jakością, to jest właśnie Hero 10, którą kupiłem niedawno za 2100 zł. Słuchajcie, fantastyczne warunki, genialna pogoda i super kolory. Dwie kamery, dwa drony. No i który lepszy? Dajcie znać w komentarzu. Widzimy się w kolejnym epizodzie już niedługo. Cześć!